Witam w kolejnym odcinku Niezapomnianych. Dzisiaj obiecane groby aktorów, których możecie kojarzyć z podkładania głosu w znanych bajkach, wieczorynkach i programach dla dzieci. Zachęcam także do subskrypcji mojego kanału na YouTube Niezapomniani. Naprawdę warto. Zapraszam na dzisiejszy odcinek. Ryszard Nawrocki był znanym aktorem filmowym i dubbingowym. Sławę zyskał dzięki głosowi królika w Kubusiu Puchatku. Gotowe! Może to ich wreszcie powstrzyma od spaceru po moich grządkach. Chyba nie sposób ich nie zauważyć. Dubbingował także Prosiaka Porkiego w Zwariowanych Melodiach, Asterixa czy George'a w Jetsonach. Witaj! Witajcie, Asterixie Obelixie. Na polowanie? Otóż to! Dziś na kolację będzie dziczyzna! Aktor zmarł w 2011 roku i został pochowany na cmentarzu ewangelicko-augsburskim w Warszawie. Krystyna Himanienko była aktorką najbardziej znaną z komedii Rzeczpospolita Babska. Pracowała także w dubbingu. To jej głos słyszymy w serialu na motywach powieści Adama Bagdaja Do przerwy 01. Użyczyła głosu Marianowi Paragonowi Tkaczykowi. Mam kłopot. Nie mógłbyś mi pożyczyć do jutra troszeczkę pieniędzy? Ile? Niedużo, jakieś 300. 300? Przy sobie mam tylko 60. Daj! Resztę może gdzie indziej wykombinuję. Karierę Himanienko przerwał tragiczny wypadek samochodowy. Aktorka zginęła, uderzając autem o trakcję tramwajową, potem wpadając na ścianę Pałacu Zamojskich w Warszawie. Została pochowana na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Na cmentarzu Brodzieńskim pochowany jest także aktor Cezary Julski. Był on bardzo wysokim i postawnym mężczyzną, znanym z bardzo ciepłego głosu. Julskiego możemy kojarzyć z serialu Alternatywy 4. Był on także znakomitym aktorem dubbingowym. Wcielił się we Freda Flintstona, Między nami jaskiniowcami, czyli pierwszej polskiej wersji językowej Flintstonów. Był także pierwszym Obelixem i pasi brzuchem ze Smurfów. Luzidzi buciora, uziula, luzio. Na Starych Powązkach w Warszawie pochowana jest także aktorka Maria Janecka Wasowska, żona kompozytora Jerzego Wasowskiego, znanego z kabaretu Starszych Panów, i matka Grzegorza Wasowskiego, znanego dziennikarza i satyryka. Janecka w młodości walczyła w Powstaniu Warszawskim. Jej matka Janina oraz siostra Jagna także były aktorkami. Żona kompozytora Jerzego Wasowskiego najbardziej znana jest z filmu O dwóch takich, co ukradli księżyc. Podkładała głos Jackowi, którego grał Lech Kaczyński, późniejszy prezydent. Pani Maria została pochowana w grobowcu rodziny Wasowskich. Jeśli chodzi o drugi głos O dwóch takich, co ukradli księżyc, czyli głos Placka, którego grał Jarosław Kaczyński, dubbingowała go aktorka Danuta Mancewicz. Została ona pochowana na cmentarzu Wawrzyszewskim w Warszawie w 2008 roku. Któż to się odzywa tam? I morały prawi nam! Kto chce nam napędzić stracha? Zuch, nie boi się, nie waha! Na najstarszej warszawskiej nekropolii pochowany jest także aktor Wiesław Michnikowski. Najbardziej znany jest on z roli Jej Ekscelencji w Seksmisji czy doktora Pajhiwo w Podróżach pana Kleksa. Najmłodsi widzowie mogą go kojarzyć z głosu papy Smurfa. Wiesz, Ciamajdo, mamy za mało kamieni. Przyniósłbyś jeszcze trochę, dobrze? Michnikowski był także znanym artystą kabaretowym. Występował w kabarecie Starszych Panów i kabarecie Dudek. Śpiewał również piosenki do słów Wojciecha Młynarskiego. Pochowany jest w grobowcu rodzinnym obok żony Marii, historyk sztuki, z którą miał dwóch synów, Marcina i Piotra. Znajdujemy się na Powązkach Wojskowych w Warszawie przed grobem Jana Kociniaka. Ten wybitny polski aktor był także mistrzem dubbingu. To on był głosem Kucia w Pszczółce Mai czy Kubusiem Puchatkiem. O, kłapouchy, nie smuci się u ciebie po kątach jakiś zbędny miodek, bo wiesz, u mnie się jakby skończył.
Kociniak znany był także z serialu Samo życie oraz programu Wielokropek, gdzie tworzył znakomity duet z Janem Kobuszewskim. Jego stryjecznym bratem był aktor Marian Kociniak, znany z Janosika. Jan Kociniak zmarł w kwietniu 2007 roku w wieku niespełna 70 lat po długiej chorobie nowotworowej. Gdy myślimy o Smurfach, pamiętamy przede wszystkim głos Smurfa Ważniaka. Podkładał go znany aktor Mieczysław Gajda, zmarły w 2017 roku. Hej, śpiochu, życie nie polega tylko na spaniu. Wstawaj, wstawaj, kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Szerzej o aktorze opowiem w odcinku o znanych Polakach, którzy przyznali się do swojego homoseksualizmu. Mieczysław Gajda pochowany jest na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Wspominając Smurfy, nie sposób pominąć głosu Gargamela. Dubbingował go Wiesław Drzewicz, aktor, o którym opowiadałem przy okazji zmarłych w święta i Nowy Rok. To prawdziwa hańba. Cały dzień polowałem na Smurfy i nie mam ani jednej niebieskiej skórki. Dziś na obiad będą znowu korzonki i zupa z chwastów. Drzewicz, najbardziej jako aktor, znany był z roli w 07 Zgłoś się i w Labiryncie. Został pochowany na cmentarzu Wolskim w Warszawie. Joanna Wizmur była aktorką i reżyserką dubbingu. Wystąpiła m.in. w filmie Ostatni dzwonek oraz serialach Pensjonat pod różą i Miodowe lata. Była także odpowiedzialna za polską wersję Shreka, Madagaskaru i Gdzie jest Nemo. Wizmur sama także użyczała głosu w wielu filmach animowanych. Była m.in. Elroyem w Jetsonach i złośnikiem w Smurfach. Pośpiesz się, masz lekcję. Dziś nie ma nic ważnego. Podstawa elektroniki i palcóweczki. Zmarła w 2008 roku i została pochowana na cmentarzu wojskowym na Powązkach w grobie swojego teścia, kompozytora Bogusława Klimczuka. Mówiąc o pszczółce Mali, nie sposób pominąć najczarniejszego charakteru z bajki, czyli pajęczycy Tekli. Dubbingowała ją aktorka Alina Bukowska-Stadnicka, która nie była znana szerzej z filmów i seriali. Guciu, czy ta rzeźba przedstawia ciebie? Oczywiście, że mnie nie widzisz. Pochlebiasz sobie, bo naprawdę to taki ładny nie jesteś. Razem z mężem Jerzym Stadnickim, literatem, pochowana jest na Starych Powązkach w Warszawie. Krystyna Miecikówna była aktorką znaną z Pszczółki Mai, gdzie użyczyła głosu Pannie Klementynie. Była także myszą w Pixie Dixie. Zmarła w 2009 roku i została pochowana na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. Wspominając o polskich aktorach dubbingu, nie sposób pominąć Jana Prochyry. Ten aktor obdarzony był niezwykle ciepłym i niskim głosem. Widzowie mogą go kojarzyć z filmu Nad Niemnem i Pułkownika Kwiatkowskiego. Zmarły w 2015 roku Prochyra był znany jako głos z Kubusia Puchatka. Wcielił się w Kłapouchego. Co się stało twojemu ogonowi? A cóż mu się stało? No, to, że go nie ma. To nawet sporo wyjaśnia. To w sumie wszystko wyjaśnia. Nic dziwnego. Był także głosem Obelixa, tego grubszego, w serii filmów animowanych o Asterixie i Obelixie. Zawsze mówiłem, że las to jeden wielki bałagan. Wszędzie drzewa. Jan Prochyra spoczywa na Starych Powązkach w Warszawie. Jego grób jest porośnięty mchem. Na Starych Powązkach w Warszawie pochowany jest także aktor Tadeusz Włodarski. Znany był on z głosu Bzyka w Pszczółce Mai oraz kapitana Klipera w Podróżach kapitana Klipera. Dobra robota! Cieszę się, że smykałkę do rob dręcznych przejęłaś ode mnie. Był także narratorem w audycji 60 minut na godzinę Marcina Wolskiego w trzecim programie Polskiego Radia. Aktor zmarł w wieku 52 lat. Zygmunt Zintel i Włodzimierz Skoczylas także byli aktorami znanymi z dubbingu. To oni byli Żwirkiem i Muchomorkiem w Dobranocce czechosłowackiej, Bajki z mchu i paproci. Zintel był także aktorem filmowym. Możemy go kojarzyć z Jak rozpętałem II wojnę światową,
niewiarygodne przygody Marka Piegusa i Stawka większa niż życie. Skoczylas najbardziej znany jest z kolei z Krzyżaków. Zygmunt Zintel został pochowany na cmentarzu ewangelickim na ulicy Ogrodowej w Łodzi, zaś Skoczylas również w Łodzi, tylko że na cmentarzu Świętego Rocha. Tu pachnie jagodowymi powidłami tylko dlatego, że o nich rozmawialiśmy. Smażyć będziemy dopiero jutro. W Łodzi pochowany jest także aktor Bogusław Sochnacki. Spoczął on w Alei Zasłużonych na cmentarzu Doły. Znany był m.in. z seriali Stawka większa niż życie i M jak miłość. Jeśli chodzi o dubbing, to był narratorem w słynnej dobranocce o przygodach rozbójnika Rumcajsa. Pewnego razu po burzy Hanka brała ze źródełka wodę. Bogusław Sochnacki zmarł w 2004 roku. Krystyna Kozanecka była znaną aktorką dubbingową, najbardziej znaną z głosu Małej Mi w Muminkach. Ciekawe, co powie Migotka, pamiętasz? Obiecałeś jej codziennie całować muszelkę. Zmarła w 2013 roku i została pochowana na cmentarzu w warszawskim Powsinie. Jej pierwszym mężem był aktor Jerzy Dominik, z którym miała syna Filipa, drugim zaś kompozytor i poeta Roman Kołakowski. Obaj mężowie zmarli w 2019 roku. Dziękuję za obejrzenie kolejnego odcinka Niezapomnianych. Temat następnego będziecie mogli wybrać sami. Zapraszam do głosowania na moim profilu na Facebooku Niezapomniani Cmentarne Historie. Do wyboru albo groby znanych trenerów, albo osób, które zmarły na straszne choroby. Do zobaczenia!